W tym filmie zrobimy kilka przykładów z naszego portalu o układach równań liniowych. No i pierwszy z nich jest taki, pytanie, ile rozwiązań ma ten układ równań liniowych? Mamy tu układ równań liniowych, dwa równania na dwie niewiadome. No i pytamy się, ile jest rozwiązań. Więc jednym ze sposobów rozwiązania tego zadania jest przypomnienie sobie, że takie jedno równanie liniowe na dwie niewiadome reprezentuje prostą, to znaczy współrzędne wszystkich punktów na prostej, współrzędne x, y są rozwiązaniami tego równania. Wobec tego, jak mamy dwa równania, to mamy dwie proste i teraz współrzędne punktów, które są na obu tych prostych, spełniają oba równania, czyli są rozwiązaniem układu równań. No i teraz wiemy, że jak mamy dwie proste na płaszczyźnie, to one mogą się przecinać w jednym punkcie, wtedy mamy jedno rozwiązanie. Mogą być równoległe do siebie, ale różne, wtedy się nie przecinają i nie mamy rozwiązań. Wreszcie może się tak zdarzyć, że oba równania opisują tę samą prostą, wtedy mamy nieskończenie wiele rozwiązań. My tutaj zrobimy troszkę inaczej, to znaczy algebraicznie spróbujemy rozwiązać te układy równań i na tej podstawie orzec, ile jest rozwiązań. Czyli tak, minus 3x pierwsze równanie, jeszcze może raz tutaj je przepiszę, żeby to było wyraźnie widoczne, plus 7y równe minus 8. Przypatrzmy się, co my tu mamy właściwie. Mamy dwa równania, te dwa równania mają te same lewe strony, tak? Czyli jeżeli x i y spełniają pierwsze równanie, no to taka kombinacja minus 3x plus 7y równa się 10. Teraz, jeżeli ten x i y ma spełniać drugie równanie, to ta sama kombinacja, czyli minus 3x plus 7y, musiałaby być równa minus 8. No, ponieważ 10 nie jest równe minus 8, to jasne jest, że nie ma liczb x i y, które spełniają oba te równania. Jeżeli ktoś chciałby tak formalnie tę sprzeczność zobaczyć, no to może odjąć sobie te równania stronami, ponieważ lewe strony są takie same, to po lewej stronie będzie 0, a po prawej będzie 10 minus minus 8, czyli 18. Czyli konsekwencją spełniania przez x i y obu tych równań byłoby równanie 0 równa się 18. No ale oczywiście 0 nie jest równe 18, to jest równanie fałszywe, wobec tego nie może być tak, że jakieś x i y spełniają te dwa równania. Czyli ten układ równań nie ma rozwiązań. Sprawdźmy sobie jeszcze brak rozwiązań. No i może następny przykład. Mamy kolejny układ równań. Ja go też tu mam skopiowany. Dobrze, czyli ile rozwiązań ma... No i podobnie, tutaj mamy dwa równania. I co? I spróbujmy, no jak je rozwiązać, jak rozwiązujemy? Na przykład metodą eliminacji. Spróbujmy wyeliminować x z tych równań, to znaczy co? Tu mam minus 20x, tu mam minus 5, to może drugie równanie pomnożę przez 4. Prawda? Pomnożę przez 4 i wtedy moje drugie równanie będzie jakie? 4 razy minus 5, czyli minus 20x plus y będzie 12. No a pierwsze i zrobi mi się po prawej stronie 24. To co ja widzę? No widzę, że teraz drugie równanie po pomnożeniu przez 4 jest takie samo jak pierwsze równanie. Prawda? Minus 20x plus równa się 24. Co to znaczy? No, rozwiązania tego równania nie zmieniają się po pomnożeniu przez 4. Prawda? Dokładnie te same liczby spełniają to równanie, jak i to równanie. No, ale to równanie jest tym samym, co pierwsze równanie. Wobec tego tak naprawdę mamy tylko jedno równanie, czyli to są dwa różne zapisy tej samej prostej. Wobec tego tutaj ten układ równań, oba te równania reprezentują tę samą prostą. Wobec tego wszystkie punkty na tej prostej są rozwiązaniami tego układu równań, czyli ten układ równań ma nieskończenie wiele rozwiązań. Nieskończenie wiele rozwiązań. I może kolejne. Kolejne też mam tutaj. O! Chcąc rozwiązać poniższy układ równań, Szymon poprawnie przekształcił go do postaci minus 4 równe minus 8. Ile rozwiązań ma ten układ równań? Czyli no, to jest równanie fałszywe. Prawda? Minus 4 nie jest równe minus 8, wobec tego jeżeli konsekwencją tego układu równań byłoby równanie minus 4 równe minus 8, to wiemy, że to równanie jest fałszywe, zatem ten układ równań nie może mieć rozwiązań. Prawda? Czyli ten układ równań nie ma rozwiązań, no bo konsekwencją tego układu równań jest fałszywe równanie. Prawda? Wobec tego nie ma takich x-ów i y-ków, które spełniałyby oba te równania, skoro ich konsekwencją jest równanie nieprawdziwe. Czyli jesteśmy tutaj, brak rozwiązań. No i może jeszcze jeden. Też mamy chyba jeszcze tutaj ten przykład. Tak.
Chcąc rozwiązać poniższy układ równań, Dorota poprawnie przekształciła go do postaci minus 2x równym 16. No i pytanie, ile ma rozwiązać ten układ równań? No, skoro poprawnie przekształciła do postaci minus 2x równe 16, no to z tego równania możemy x policzyć, prawda? Dzieląc przez minus 2, czyli x z tego równania jest jednoznacznie wyznaczony. No, 16 przez minus 2, czyli minus 8, prawda? Wobec tego x jest równe minus 8. No i teraz, skoro tak, no to y też jest z któregoś z tych równań, możemy sobie obliczyć y, prawda? Na przykład z pierwszego. 3x równe, czyli minus 24 minus 7y jest równe 6, prawda? Czyli dodając 24 do obu stron, mam minus 7y równa się 30, czyli y to jest minus 37, prawda? Widzimy, że y jest, czyli jest jedno rozwiązanie. Oczywiście mógłbym też wstawić do drugiego równania teraz. To, że to zadanie mówi, że ona poprawnie przekształciła do tej postaci, to znaczy wtedy oczywiście po prostu jedno z tych równań zostało zastąpione tym równaniem, no i jeżeli jedno z nich jest spełnione, to drugie też. Nie muszę już sprawdzać dwóch, prawda? Jeżeli wierzymy w to, że ona poprawnie przekształciła do takiej postaci, to mamy wyznaczone x i możemy użyć dowolnego z tych dwóch równań do wyznaczenia y. Czyli w tej sytuacji mamy dokładnie jedno rozwiązanie, prawda? 1x i 1y. Czyli jesteśmy tutaj, dokładnie jedno rozwiązanie. No i kolejne zadanie, też mam je tutaj skopiowane. Ile rozwiązań ma układ równań liniowych? Tym razem mamy taki układ, minus 5x plus 2y jest równe minus 9, 8x plus 2y równe minus 15. Otóż zobaczmy, że po lewej stronie obu równań występuje 2y, wobec tego naturalne będzie odjęcie tych równań stronami, wtedy zostaniemy tylko z x. Czyli może przepiszę je tak. 8x plus 2y jest równe minus 15 i minus 5x plus 2y jest równe minus 9. I wobec tego, jeżeli odejmiemy, to mamy 8x minus minus 5x, czyli będzie 8x plus 13 plus 5x, czyli 13x. Y nam znikną, będzie minus 15, może znowuż minus, minus 9, czyli minus 15 plus 9, czyli minus 6. Wobec tego 13x jest równe minus 6, zatem x jest równe minus 6 trzynastych. No i teraz możemy użyć któregokolwiek z tych równań, aby wyliczyć y, prawda? Mając x, podstawiamy do jednego z równań, wtedy mamy y, czyli ten układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie. To są dwie różne proste, które przecinają się w jednym punkcie. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj dokładnie jedno rozwiązanie. Oczywiście. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.